Albo mi pokaże, pomacha. Czyli możemy? Dobrze. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Bytomskim Centrum Kultury na spotkaniu z autorem niezwykłym, Państwu bardzo dobrze znanym, z panem profesorem Stanisławem Niecieją. Bardzo się cieszymy, panie profesorze, że przyjął pan zaproszenie tutaj do nas i że pan jest u nas w Bytomiu. Bardzo się cieszymy, że udało nam się to spotkanie dzisiaj z Państwem móc odbyć, bo gdyby nie Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych, która jest jednym ze współorganizatorów łącznie z Bytomskim Centrum Kultury wydarzenia Her i History, spotkań kulturalno-historycznych, to już jest druga roczna edycja, trzecia mam nadzieję przed nami. No to pewno nie mielibyśmy się okazji dzisiaj spotkać. Dziękujemy również miastu Bytom za dofinansowanie tego przedsięwzięcia, bo bez tego wsparcia finansowego też by dzisiaj tutaj z pewnością nas być nie mogło. Tematem naszego spotkania jest Lwów epoki Lema. Lwów, wielmożne miasto, jak to się umawia, bo miasto rzeczywiście niezwykłe. Miasto genialne dla wielu i miasto geniuszy, bo wielu geniuszy. Jednym z nich był właśnie Stanisław Lem. Panie profesorze, jaki był Lwów epoki Lema? Ten Lwów, który Lem pamiętał, o którym my dzisiaj możemy wspominać. Tak, zacznę od tego, że w Bytomiu czuję się jak u siebie w domu. Ciągle tu bywam, tu mam wielu przyjaciół. Szczególnie na ulicy Moniuszki, tam jestem regularnie, a teraz cieszę się w tym pięknym klubie, w tym pięknym Domu Kultury. I jeszcze jedna rzecz, to chcę pogratulować, że nazwano ten plac imieniem Karin Stanek. Kobiety, dziewczyny, która dawała tyle radości, tyle szczęścia ludziom. My w Polsce mamy taką martyrologię straszną, że ciągle ulice są nazywane jakimiś różnymi żołnierzami wyklętymi i tak dalej, a tak rzadko się daje nazwy ludziom, którzy w tym kraju służyli kulturze polskiej, dawali radość, szczęście. Stąd Karin Stanek, ta dziewczyna z Bytomia, która dała tyle radości, śpiewając te swoje piosenki o autostopie czy malowane lale. Pamiętałem ją z Festiwalu Polskiego jako student. Chciałem o tym powiedzieć i gratuluję, że jest takie miejsce, gdzie jej pamięć jest zachowana. A ja wejdę panu w słowo tylko, bo powiem szczerze, że Karin Stanek jest cały czas w naszej pamięci. My obchodzimy zarówno rocznicę jej urodzin, jak i rocznicę jej śmierci. Piękna instalacja dzięki właśnie Lidze Kobiet Nieobojętnych, staraniom właśnie Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych i wielkiego fana, bo Państwo pewno bardzo dobrze znacie pana Stefana Papierowskiego, który cały czas dba o to, żeby pamięć o Karin Stanek była. W ostatni weekend sierpnia robiliśmy piękny projekt muzyczny Stanek Moś. Kasia Moś śpiewała w nowych aranżacjach piosenki Karin Stanek. Fenomenalny koncert. Więc chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko plac z nazwy. Ten plac staramy się i to miejsce, żeby rzeczywiście żyło Karin Stanek i żeby ta Karin Stanek była cały czas obecna w Bytomiu. No i tutaj na Górnym Śląsku i nie tylko. Niech idzie dalej w świat. Jak mówię o serii swoich książek, Atlantyda Krasowa, ciągle wyławiam te niezwykłe postacie z kręgu właśnie muzyki niezwykłej. Stąd Czesław Niemen, jak pisałem Ogrodnie, stąd teraz robię z Dołbunów Teresa Tutinas, Natasza Zylska z Wilnem. Niesamowita ilość, zapomniane, Wiesława Drojecka z Drodnem. Ale wracajmy do Lwowa, bo to jest i Lwowa i Stanisława Lema, który jest bohaterem tego spotkania naszego. Proszę Państwa, tak, Lwów to jest absolutny fenomen w polskiej kulturze. To jest miasto, które w XIX wieku odegrało rolę stolicy duchowej Polski. I to jest, nie ma najmniejszej przesady. Nie Warszawa, nie Wilno, nie Poznań. Wtedy Lwów. Dlaczego? Bo tam udało się w czasach zaborów, kiedy państwa polskiego nie było, kiedy ono nie istniało i nie mogło się odrodzić. Poszczególne powstania przegrane nie doprowadzały do powrotu Polski na mapę Europy. Lwów stworzył coś niebywałego przez sztukę kompromisu. Lwów, walcząc o to, żeby polskość miała jakiś wyraz ponadczasowy,
nie szukał drogi do zwycięstwa przez powstania, które były często źle zaplanowane, bez wyobraźni, często z niezbyt zdolnymi przywódcami i one się kończyły fatalnie. Lwów tylko raz w czasach zaborów zerwał się do powstania. To był rok 1848, tak zwana Wiosna Ludów. I wtedy bardzo gorąco ulica zadziałała. Krzyczano, my tu Lwów wyzwolimy, Polska się odrodzi. Oczywiście nie mieli żadnego zaplecza, nie mieli broni. Mieli tylko mówców wiecowych, zdolnych, ale tylko mówców. Wtedy Austriacy podciągnęli armię, obsadzili cytadelę i zbombardowali miasto. Spalili uniwersytet, spalili ratusz, spalili Solineum. Wszystkich przywódców wyłapano, skazano na karę śmierci. Wywieziono ich do twierdz w Kufsteinie i Spielbergu. To były ciężkie twierdze. A po roku cesarz wspaniałomyślnie ich ułaskawił i ci spiskowcy zrozumieli, że nie tędy droga. Poszli na mądry kompromis. Poszli na kompromis z cesarzem, z Austrią i doprowadzili do rzeczy niebywałej. Nie wiem, jakby się Polska dzisiaj wyglądała, gdyby wtedy tego kompromisu nie było. U nas w Polsce słowo kompromis jest słowem podejrzanym. Człowiek kompromisu, mu się zgniły kompromis. Człowiek kompromisu jest taki podejrzany, jest taki sprzedawczyk, będzie się wycofywał od swoich poglądów. Na zachodzie Europy i w krajach, które mają szczęście w historii, kompromis jest ceniony. Człowiek bezkompromisowy jest czasem niebezpieczny, bo się uprze przy swoich poglądach i potrafi niszczyć innych, bo musisz przyjąć jego poglądy. To się stało wtedy w tym, że Lwowie poszli na kompromis i ci dawni spiskowcy, powstańcy, którzy mieli karę śmierci, idąc na kompromisy, doszli do wysokich stanowisk w państwie austriackim. Proszę sobie wyobrazić, że Franciszek Smolka, spiskowiec, skazany na karę śmierci, zostaje później przewodniczącym parlamentu w Wiedniu, parlamentu austriackiego. 17 lat Polak jest w państwie zaborczym szefem parlamentu. Polak Agarał Gołuchowski zostaje ministrem spraw zagranicznych. Później jego pomnik będzie stał przed uniwersytetem. Zburzy się go w czasach sowieckich. Inni Polacy zostali, Badeni na przykład, został premierem rządu austriackiego. Biliński, ministrem spraw wewnętrznych, przez 2 lata był, proszę powiedzieć, szef policji Polak. W takich warunkach Polacy mogli stworzyć tam autonomię. I pod zaborami w takim Lwowie mógł być polski uniwersytet, polska politechnika, polskie biblioteki jak Ossolineum, jak Bawarowskich, polskie muzea przyrodnicze Dziedzuszyckiego. Polak mógł być dyrektorem poczty. Polak mógł być dyrektorem dworca. Polacy budowali tam swoje świątynie. Polacy w tym Lwowie w czasie zaborów budowali polskie pomniki. Pomnik Mickiewicza, pomnik Kilińskiego, Bartosza Głowackiego. Na Łyczakowie powstaje niezwykły panteon wybitnych Polaków. To jest ten fenomen miasta, które wtedy stało się polskie, a przy okazji samo się stało z Krakowem. I w czasach, kiedy w zaborze pruskim, jak dzieci mówiły na korytarzu w szkole we wrześniu po polsku, to były za to bite. Kiedy w zaborze rosyjskim, na przykład w Wilnie, zniszczono polski uniwersytet, ten uniwersytet Mickiewicza, Filomatów, po prostu go zniszczono, zamknięto. Ludzi aresztowano. Polskie liceum w Krzemieńcu, nazywane polskim Oxfordem, wielkie dzieło Tadeusza Czackiego, zostało zniszczone, zlikwidowane. W tym czasie w zaborze austriackim dzieje się inaczej. Przez mądry kompromis, przez sztukę porozumienia i to się odbiło. Że później, kiedy ten Lwów ma autonomię po 1870 roku, nagle objawia się wiele znakomitych nazwisk. I ten Lwów kwitnie. Uniwersytet Jana Kazimierza,
bo ten król go stworzył, jest spolszczony i tam pojawiają się wielkie nazwiska polskich uczonych. Kazimierz Twardowski, jeden z wielkich filozofów, który tworzy tam filozofię. Powstaje wspaniała szkoła matematyczna, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, znakomita polonistyka, historia znakomita, tam przecież wykłada i Bobrzyński, i Ludwik Finkiel, i Szymon Askenazy. Można mnożyć te nazwiska. I w tej aurze, w tym świecie rodzą się talenty. Rodzą się talenty pisarzy polskich. Barandowskiego, Makuszyńskiego, Lema. To jest zadziwiający czas, kiedy to miasto ma ten polski taki pełny wymiar. Powstaje tam panorama racławicka. Panorama, która mówi, wielkie malowidło, które mówi, jak Polacy walczyli z Rosją carską. Ten świat Lema, który będę później mówił o samym Lemie, ale chcę to poprzedzić. Chcę puścić kawałek filmu, ważnego filmu w moim życiu, bo w czasach moich asystenckich poznałem Jerzego Janickiego, wybitnego polskiego scenarzystę, twórcę takich seriali kultowych jak Dom i Polskie Drogi, twórcy pierwszego takiego słuchowiska radiowego, jakim były Matusiakowie, człowiek wielu książek o Lwowie. Myśmy wówczas nakręcili 6 odcinków filmu o cmentarzu Łyczakowskim. O tej niezwykłej nekropolii, na której jest pochowanych 500 000 Polaków. A wśród tych 500 000 jest około 20 000 takich, których notki są w encyklopediach. Czyli ludzi, którzy przeżyli próg przeciętności. Jest taki kwalifikator w historii. Żyje nas miliardy. W tej chwili na świecie, no nie wiem, 6-7 miliardów. Tylko skromniutki procent z tych miliardów ma szansę, że zostanie zapisany w historii. Bo nie można wszystkich zapisać. Czymś trzeba się wyróżnić specjalnym, że nagle zostajesz, jesteś ponadczasowy i w historii jesteś nieśmiertelny. Lwów, gdy był miastem talentów, to na tym cmentarzu około 20 000 spoczywa wybitnych Polaków, którzy ten próg przeciętności przekroczyli i stali się w jakiś sposób sławnymi. Lwów ma kilka cmentarzy. Cmentarz Janowski, cmentarz Grudecki, kiedyś cmentarz Stryjski. Ale to były zawsze cmentarze, gdzie tak wybitnych postaci nie ma. To jest taki przykład jak w Warszawie. Jest słynny cmentarz Powązkowski, gdzie nie ma tygodnia, żeby nie pochowano kogoś z wybitnych Polaków, bo to jest tak ważna nekropolia. Jest cmentarz na Brudnie, gdzie też jest jeszcze więcej pochówków, ale on jest nie tak ważny jako ten grób ojczyzny. I cmentarz Łyczakowski, na który na pewno Lem chodził wielokrotnie, bo to jest niezwykła nekropolia. Powstała w czasach, kiedy obowiązywała filozofia Jeana Jacques'a Rousseau, francuskiego filozofa, który mówił, że człowiek powinien żyć w bliskiej symbiozie z przyrodą. Ma cenić lasy, drzewa, ma być blisko przyrody. I powiedział wówczas, cmentarz to nie może być miejsce, gdzie się przychodzi tylko raz w roku w czasie zaduszek. Że cmentarz powinien być parkiem, miejscem wiecznych wspomnień. Że cmentarz ma mieć piękne aleje. Ma być wysadzony pięknymi drzewami, platanami, kasztanowcami, bukami. O, te alejki powinny być miejscem, gdzie są ławeczki, a w kronach drzew są wiewiórki, ptaki. Ten fenomen takich cmentarzy. Wtedy jest ten pomysł na cmentarze parki. I w Europie powstało kilkanaście takich cmentarzy wielkiej klasy. To jest Highgate w Londynie. Piękny cmentarz. To jest Père Lachaise w Paryżu, gdzie leży kwiat inteligencji francuskiej i też polskich emigrantów, bo tam był też Chopin pochowany. To jest cmentarz Verano w Rzymie, gdzie jest kwiat inteligencji włoskiej, czy Anmuldena w Madrycie, 1 000 000 pochówków. I to są cmentarze, parki.
cmentarze muzea, gdzie się wchodzi i można godzinami wędrować i widzieć piękne rzeźby, kapliczki, edykuły, niezwykłe znaki przy ludziach, którzy żyli i tam spoczywają. I ten cmentarz Łyczakowski jest dzisiaj takim otwartą księgą polskości tego miasta. Tam nie ma dnia, żeby nie ściągały wycieczki z Polski. Teraz pandemia to sparaliżowała w dużej mierze. Ja pamiętam, po 12 czasie przyjeżdżało autokarów, wjeżdżało na ten plac przed tą bramą neogotycką i wycieczki wchodziły i szły przez te poszczególne alejki, patrząc na groby Zapolskiej, Konopnickiej, Grotgera, Banacha i tak dalej. Chcę Państwu pokazać, bo to jest ten świat, którym zaraz odniosę się do samego Lema, który będzie w tym świecie wyrastał. On jest dzieckiem urodzonym w Polsce, już odrodzonej. Ma szczęście, jest 21 rok. To jest moment, kiedy Polska ma już granicę. W 18 roku się odradza, ale przez 3 lata trwa ostra walka o to, jaki będzie kształt tego państwa. Gdzie będzie granica? Czy ona się odrodzi w takiej wersji przedrozbiorowej w pełni? Czy się odrodzi jako księstwo warszawskie? Gdzie będzie granica? Gdzie będzie granica z Niemcami? Gdzie będzie granica z Rosjanami, z Czechami? To był moment walki. I po wojnie właśnie polsko-bolszewickiej, po wygranej przez Polaków, ten traktat w Rydze w 1921 roku ustala, jaki jest kształt Polski. Ona będzie do 1939 roku. I wtedy się rodzi Lem. Wtedy Lwów jest miastem polskim, państwie polskim, od którego odpadł w 1772 roku. Już w pierwszym rozbiorze. Już w pierwszym on odpadł. Później Polski nie było przez 123 lata na mapie Europy po 1795, ale ten jeszcze bardziej. To było miasto na początku, kiedy Austriacy go zajęli, zniemczone. Tam weszła administracja niemiecka, znaczy niemieckojęzyczna, Austriacy są niemieckojęzyczni i oni na pierwszym momencie zrobili to miasto Lemberg i jak cmentarz Łyczakowski, to jest takim zapisem księgi, to przez pierwsze 40 lat istnienia tego cmentarza, tam są nagrobki tylko w języku niemieckim. Tam są nagrobki hier ruht in Gott, tu spoczywa w Bogu. Dopiero później zaczyna się moment, kiedy te napisy hier ruht in Gott zamieniają się na tu spoczywa w Bogu. I z czego tak się stało? To fenomen polskich kobiet i polskiego patriotyzmu. Ci urzędnicy austriacy, którzy przyjeżdżali germanizować to miasto, częstokroć żenili się z Polkami i te Polki ich przerabiały na Polaków. Jak się weźmie księgę telefoniczną miasta Lwowa z tamtych lat, połowę nazwisk jest niemieckich. Ale ci Niemcy później stawali się zakutymi Polakami, wielkimi patriotami. Przyjmowali, kiedy nawet Niemcy później weszli w czasie wojny, to nie przyjmowali żadnej listy, żadnej Volkslisty. Czuli się Polakami. To fenomen tej i ten okres Polski międzywojennej, okres młodości Lema, bo Lem będzie w tym Lwowie od roku 1921 do 1945, kiedy już opuści to miasto, które kochał, o którym pisał, które wspominał, które miał w snach i już go nie chciał zobaczyć. To, co on pięknie powiedział. To jest tak, jak się kochało piękną dziewczynę. Była moja miłość wielka, ale ona poszła z innym. Poszła z innym. Jest z innym. I ja już nie chcę do niej wracać. Bardzo ostro powiedział, bardzo boleśnie powiedział. On taki wybór zrobił, bo przecież inni Lwowiacy wracali tam. Mieli potrzebę. A są dwa zachowania. Jak ja śledzę historię Lwowian przy swoich tych książkach, są dwa zachowania. Takie jak Janicki, że wracał ciągle i byli tacy, że nie chce tego widzieć. Nie chcę tego miasta widzieć, ono jest inne, ono ma innojęzyczne, inny jest rytm ulicy, melodia tej ulicy, nie chcę tego. Lem zostawił ten okres międzywojenny. Jeżeli możemy, to puśćmy ten film, żeby popatrzeć, jak na Łyczakowie, gdzie wśród tych pół miliona ludzi pochowanych tam, tych kilka nazwisk takich wybitnych, a później wejdę w tę
tę atmosferę bohemy lwowskiej, tych różnych właśnie ludzi typu Chemara, Makuszyńskiego, Palandowskiego, dziesiątków wielkich dziennikarzy. Możemy tak zejść na chwilę, żeby nie przesłaniać. Cmentarz Łyczakowski, jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Europie. Jak całe miasto Lwów, które jest jednym wielkim bukietem splecionym z wielu naraz narodowości, kultur, religii, obyczajów, tak zaświadcza o tym samym ten właśnie cmentarz tysiącami napisów na swych nagrobkach. Wędrując po alejkach tego cmentarza, uczyć się można historii. Nas oprowadzać będzie profesor Stanisław Niedzieja. Przy głównych alejach, drożynach cmentarnych i rondach sytuowano pomniki wielce znaczone dla narodu Polaków. I tu odbywała się swoista lekcja poglądowa historii. Młodzież poznawała historię swojego narodu. Miała bezpośredni kontakt z tą historią. Ona się materializowała. Przywołano duchy wielkich przodków. Tutaj ta historia nabierała pięknego kształtu, bardzo atrakcyjnego. Najczęściej odwiedzana polska mogiła. Tu zawsze można spotkać kwiaty i to w dużych ilościach, które ciągle trzeba wywozić. To jest mogiła Marii Konopnickiej. Konopnicka spędziła we Lwowie ostatnie lata swojego życia, gdzie przeniosła się ze swojego dworku w Żarnowcu i zamieszkała u swojej przyjaciółki, wybitnej malarki Marii Dulębianki. Tu spoczęła na Łyczakowie pod pięknym pomnikiem, który zdobi rzeźba Runy Drexlerówny. Kiedy zmarła, odbył się jeden z największych pogrzebów we Lwowie. Przyszło 50 tysięcy mieszkańców. Całe miasto było w kirach. Był to czas szczególny. Zbliżała się II wojna światowa, czyli Polacy modlili się słowami wieszcza o wojnę powszechną do święcie Panie. Wówczas niezwykle popularna była jej pieśń Rota. Śpiewana na wszystkich uroczystościach, na wszystkich manifestacjach patriotycznych. Dzięki głównie Rocie Konopnicka była znana powszechnie w całym kraju, a we Lwowie szczególnie kochana. Tu zawsze można spotkać kwiaty, tu zawsze można spotkać wycieczki z Polski. Władysław Bełza, poeta, publicysta, sekretarz Ossolineum, wspólnie z Józefem Ignacym Karszewskim był założycielem Macierzy Polskiej, ale powszechnie znany stał się dzięki jednemu wierszowi. Jest to katechizm dziecka polskiego. Zaczyna się od słów: kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Ten wiersz był deklamowany na wszystkich patriotycznych uroczystościach. Wszedł do polskiej legendy literackiej.
niszczony grobowiec Władysława Łozińskiego, jednego z najbardziej zasłużonych polskich pisarzy, dziennikarzy, jeden z najbogatszych ludzi Lwowa, który zostawił w tym mieście wspaniałą galerię obrazów. Kupował dzieła Caravaggia, Malczewskiego, Grodgera. Kiedyś konkurował z Sienkiewiczem. Jego książki mówiące o obyczajach szlachty polskiej i magnaterii pod tym prawem i lewem były bestsellerami. Dziś zapomniany. W sercu miasta jest jego kamienica, w której jest galeria obrazów, którą odwiedzają codziennie setki mieszkańców tego miasta, Polski i Ukrainy. Łozińscy byli bardzo słynną lwowską rodziną, a brat Walery to wielki powieściopisarz tamtej epoki, autor Zaklętego Dworu, Skarbu Wataszki, który zginął w pojedynku pod Cytadelą po wielkim dramacie miłosnym, pojedynku o kobietę. Tu, na stokach Cytadeli Lwowskiej, w pobliżu budynku Osoineum, doszło do dramatycznego, tragicznego w skutkach pojedynku między pisarzami Augustem Cieszkowskim i Walerym Łozińskim. Tu literatura polska straciła jeden z największych swych talentów. Oto Łozińskiemu przypomniano karierę Aleksandra Dima i Henryka Sienkiewicza. Seweryn Goszczyński, wybitny polski poeta romantyczny, uważany za piątego wieszcza, autor Zamku Kaniewskiego, a równocześnie polityk i publicysta, uczestnik słynnego zamachu na Belweder, od którego zaczęło się powstanie listopadowe w 1830 roku. Równocześnie głosiciel, że Polska Rzeczpospolita powinna być trojga narodów. Stąd na jednym z kartuszy, tutaj są herby trzech narodów. Polski orzeł, Litwy pogoń i Archanioł Gabriel, herb Rusi. Naprzeciwko grobów Konopnickiej, Banacha, wielkiego aktora Romana Żelazowskiego znajduje się grobowiec Zygmunta Godleckiego, jednego z najwybitniejszych polskich architektów, którego projekty realizowane były w całej Europie. Niewiele brakowało, ale do jego pomysłu byłby budowany Reichstag w Berlinie. W ogólnoeuropejskim konkursie jego projekt zajął drugie miejsce. Ale najważniejsza budowla, jaką wzniósł Godlewski dla Polski w Polsce, to był Teatr Wielki w Lwowie. Teatr budowany był na początku XX wieku, w latach 1901-1904. Budowany był ze składek społeczeństwa lwowskiego, które chciało mieć w swoim mieście piękny teatr. Budowano go na bagnistym terenie, w miejscu, gdzie przepływała rzeka Pełtew. I zdarzył się dramat. W momencie, kiedy kończono budowę tego teatru, lewa strona zaczęła osiadać. Wówczas prasa lwowska w gwałtowny sposób zaatakowała projektanta Zygmunta Godleckiego, że źle wymierzył, źle obliczył, w złym miejscu zaprojektował, że zamiast pięknej budowli w centrum miasta będzie stała zabytkowa ruina. Zygmunt Godlecki straszliwie przejął się tymi atakami prasowymi, bo były zjadliwe. Zmarł. Kilka miesięcy po tym dramacie śmierci Godleckiego zmarł jego ojciec, Karol Godlewski, który przejmował się również dramatem swego syna. I z jakichś niewyjaśnionych powodów, po śmierci Godlewskich, teatr przestał osiadać. Do dzisiaj stoi. 100 lat stoi w tym miejscu, nic mu nie zagraża. Jego budowla jest jedną z najpiękniejszych budowli teatrów w Europie.
przy jednej z głównych alei znajduje się sarkofag Gabrieli Zapolskiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. W Lwowie mieszkała w willi Skis od tytułu jej jednego z dramatów. W Lwowie spędziła też tragiczny okres I wojny światowej. Mieszkała wówczas w Skizie, a później przy ulicy Gołąba. Tu przeżyła też wojnę polsko-ukraińską. Przed śmiercią okradł ją medyk szarlatan. Cierpiała bowiem na oczy. Musiała żyć w półmroku, w zaciemnieniu. Zmarła w grudniu 1921 roku. Pogrzeb jej był wielką manifestacją. Podobnie jak pogrzeb Konopnickiej, przyszło tutaj kilkanaście tysięcy osób, aby ją pożegnać. Była zła pogoda, padał deszcz. Mówiono, że Lwów zapłakał nad tym pięknym, tragicznym i dramatycznym życiem. Na sarkofagu umieszczono wszystkie tytuły jej powieści i dzieł dramatycznych. Jedna z najbardziej znanych mogił cmentarza Łyczakowskiego, grób Artura Grodgera. Grodger całe swoje życie był związany z Lwowem. Tu malował swoje głośne cykle malarskie. Polonia, Wieczory zimowe, Warszawa, Wojna. Tu też poznał muzę swej twórczości, Wandę Monet, która była jego narzeczoną. Zmarł w bardzo młodym wieku, 30 lat. W Pirenejach i Wanda Monet sprowadziła jego zwłoki z Hiszpanii i kazała tutaj pochować. Poprosiła swojego przyjaciela Parysa Filipi, żeby wyrzeźbił jej postać w formie płaczki. I właśnie ta płaczka to jest portret Wandy Monet. Ona osobiście wymodelowała medalion Grodgera, który jest tutaj na klęczniku. I według jej pomysłu ta symbolika, lira z przerwanymi strunami jako symbol przedwcześnie przerwanego talentu i paleta malarska złamana na pół. Obok umieszczono księgę, na której zapisano wszystkie cykle malarskie Grodgera. To Grodger zaprogramował naszą wyobraźnię. Gdy myślimy o powstaniu styczniowym, myślimy obrazami Grodgera. Co dzień dziesiątki takich wycieczek błądzi po alejkach Łyczakowskiego cmentarza. Nasz film jest też jedną z takich wycieczek, która poucza w historii tego niezwykłego miasta, jakim jest Lwów. Tak, proszę Państwa, wracamy z lwowskiego Łyczakowa, żeby kontynuować naszą rozmowę o mieście Lema. Proszę Państwa, tu pokazałem w tym filmie kilka tylko nazwisk takich pierwszorzędnych, kilka czy kilkanaście. Natomiast w książce, którą tu mam, czwarte w tej chwili wydanie, jest 4800 nazwisk wybitnych Lwowian, wybitnych Polaków, którzy tam spoczywają pod pięknymi nagrobkami
I są tu zdjęcia nie tylko tych nagrobków, tych rzeźb, ale też ich portrety, które dostałem od rodzin. Jeżeli ktoś z Państwa przed tym dni przedzaduszkowe jest tym zainteresowany, to tu wydawca mi dał, żebym po znajomych hurtowych przywiózł właśnie tą książkę i ona tam jest przed wejściem. Ja muszę się wtrącić, panie profesorze, bo to jest jedna z moich ulubionych książek. Ja nie wiem, czy ja kiedyś panu o tym mówiłam, czy też nie. I właśnie czytałam ją w okresie, tak jak pan poleca, zaduszek. Ja tak pięknie mówił, każdym z elementów tak naprawdę, które ten pomnik wypełnia, to ta książka opowiada o wielu takich pomnikach na cmentarzu Łyczakowskim, o ich twórcach, o niezwykłych kamieniarzach, rzeźbiarzach, którzy takie piękne pomniki, wręcz dzieła tworzyli. Historię rodzin, właśnie chociażby w przypadku narzeczonej Grodgera, która miała też pomysł na ten pomnik. Ogród snu i pamięci. To jest jedna z piękniejszych książek, która uczy, jak czytać cmentarz, tak bym powiedziała. I naprawdę od momentu, w którym tą książkę przeczytałam, wchodząc na jakikolwiek cmentarz, zwracam uwagę na szczegóły, których naprawdę wcześniej nie widziałam. Więc tutaj ogromne gratulacje za tą książkę, jak i za wiele innych, ale ta mną gdzieś szczególnie poruszyła. I zawsze, jak mam okazję mówić o książce, która dotyczy właśnie cmentarzy, to mówię o niej tutaj państwu tak. Ja przeżyłem taką dziwną rzecz. Podałem tą książkę, prowadząc studium podyplomowe dla nauczycieli historii. Poleciłem to jako lekturę. I jedna z tych uczestniczek przyszła do mnie i po tym lekturze powiedziała: proszę pana, ja przeżyłam szok. Umarł mi ojciec i straciłam dziecko. Jestem w takim, niedawno się stało. I pan mi nagle daje jako lekturę książkę o cmentarzu. To tylko się po prostu zamordować. To już jakaś totalna trauma. Tak sobie pomyślałam, kiedy pan mi to polecił. A teraz przychodzę panu podziękować. Bo ja nagle zrozumiałam, że cmentarz to nie jest blokowisko jakichś grobów. Że tam można pójść, siąść na ławce, posłuchać śpiewających ptaków, zobaczyć piękną rzeźbę, można się zadumać, można przejść przez ten świat, że cmentarz to nie jest miejsce, gdzie się tylko raz w roku przychodzi, że tam trzeba częściej, bo ta atmosfera tego świata, tych rzeźb, symbiozy, tych pięknych epitafiów, które tam są pisane, wierszowane. Więc taki jest ten, i dlatego ta książka ciągle żyje, jest dodrukowywana i ona ciągle mi ktoś wysyła, proszę pana, ale w tam wydaniu ostatnim nie ma mego dziadka, pradziadka, wujka, kogoś, a ja mam tu zdjęcie, a ja mam grobu, przekopany już grób, może pan w następnym dołączy. I tak jest. W pierwszym wydaniu, tym tutaj fioletowym, pani ma pierwsze wydanie sprzed 30 lat. Targu Starociek w Bytomiu. Jest 3000 nazw, a w tym jest już 4800. A tam, jak powiedziałem, spoczywa 20 tysięcy wyróżnionych. No jeszcze raz 15 zrobić, no ja już tego nie zrobię, to już są inni badacze, którzy to zrobią. Ale wracając do tej historii właśnie Lwowa, właśnie bogactwo miasta, jego siła intelektualna, artystyczna odbija się z czasem na cmentarzach. Miasta, które mają tego rodzaju mieszkańców i ci mieszkańcy są tam adorowani, po prostu rodziny czy społeczeństwo na grobie ważnej postaci daje ważny znak. Stawia kaplicę, stawia pomnik, stawia nagrobek i to jest ten fenomen tego Lwowa, który wtedy w okresie międzywojennym osiągnął tą niebywałą pozycję w polskiej kulturze i tak tą stratę przeżywamy dzisiaj. Proszę państwa, ten słynny uniwersytet Jana Kazimierza, do którego zaczął medycynę studiować Lem, on miał wtedy, proszę państwa, pozycję jednego z ważnych uniwersytetów europejskich. Często mówię swoim kolegom z Uniwersytetu Warszawskiego, lekko zrozumiałem, którzy mówią z taką dumą o swoim uniwersytecie i słusznie, ale mówię, słuchajcie, ale jesteście w rankingach światowych na 500. miejscu, może na 400, czasem się przesuwacie. A przedwojenny Lwów w prowincjonalnym, jak mówicie, Lwowie był na 50. miejscu. Miał te wielkie szkoły, tą historyczną Askenazego czy Finkla, tą właśnie szkołę matematyczną,
Stoszka, Steinhausa, Banacha i tak dalej, tą filologiczną, Kallenbacha i tak dalej. To jest zadziwiające, jak on funkcjonował. Ten uniwersytet, właśnie na nie trafia młody Lem. Lem mieszka tuż przy samym uniwersytecie, proszę Państwa. Ten piękny budynek uniwersytetu, jeden z ładniejszych budynków uniwersytetów. Ja od lat zbieram widokówki z Kolegium Majus, główny budynek uniwersytetu, Kolegium Majus. To ten lwowski jest obok Uniwersytetu Wrocławskiego, dawnego niemieckiego, ma piękny budynek. Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma bardzo ładny budynek, też ten Kolegium Novum. Znamy tam, gdzie jest rektorat. Bardzo ciekawy jest układ, ten budynek kazimierzowski na Uniwersytecie Warszawskim. No, ciekawy też uniwersytet ma Poznań w tym dawnym pałacu po niemieckim. To ten uniwersytet był budowany we Lwowie, budynek przez Hofbergera, architekta polskiego z niemieckim nazwiskiem, ale bardzo spolszczonego, na Sejm Galicyjski. Ale jak później Polska się odrodziła, Sejm już był w Warszawie, ten budynek zmienił funkcję i stał się głównym budynkiem uniwersyteckim z piękną aulą. Piękna aula, tam jest fantastyczna ta aula, w której się odbywają inauguracje i uroczystości Doctrinae Honoris Causa. Fantastyczne te gabinety, gabinet rektora, sala senatu, ten westybul, jak się wchodzi, rozłożone sale niezwykłe. Lem w to wchodził, w ten świat. A obok tego właśnie, bo to jest dzisiaj na dawnym placu jezuickim, dzisiaj to jest, później to był Park Kościuszki, teraz Iwana Franko, wzboczna to jest ulica Brajerowska. Ulica Brajerowska, na której się urodził Stanisław Lem i tam mieszkali do 1945 roku. I stamtąd Stanisław Lem chodził na uniwersytet, zaczął studia medyczne. Nie dostał się na politechnikę, z tego co pamiętam. Tak, bo ojciec był pragmatyk, mówi, tu musisz ten, musisz mieć zawód, który daje no, egzystencję, bo to jest... Ojciec kwestia... Lema też był lekarzem, bo tak. To warto powiedzieć. Więc to zawody się często dziedziczy, a szczególnie lekarze, prawnicy, jest tradycja, lekarz, prawnik, no, się dziedziczy zawody. Historia, ale równocześnie ten Lwów ma świetną politechnikę. To jest też piękny gmach. Zachariewicz, świetny architekt, to wyrzeźbił, zaprojektował. On jest przy ulicy Sapiehy. Teraz niestety ulica się nazywa Bandery. Ten Lwów w tym centrum, gdzie on jest, jest naprawdę takim pięknym miejscem. Tam jest ten główny deptak nazwany Corso. Corso było ważne, bo się zawsze po mszy wylegało się na tę ulicę, się szło, najlepiej na mszę się szło porządnie ubranych. Żadnych takich jakichś spodniach z dziurami na kolanach. To niedopuszczalne coś takiego było, coś takie poszedł sobie w jakimś takim... Wtedy się po mszy wychodziło na zwane Corso, a to była ulica Akademicka. Tam się zapoznawało często przyszłe partnerki życiowe, czy partnerki się paradowało. To był, i tam była ta cukiernia Zalewskiego, tak głośna jak w Warszawie Bliklego, gdzie były te genialne pączki, te znakomite torciki. Dowozili z Warszawy pociągiem. Do Warszawy wieziono z samolotem, żeby to jeszcze było świeże. I Lem był łacuchem, jak on mówi. On to kochał, zresztą w Wysokim Zamku to pisze, jak on tam się patrzył, szczególnie jak święta się zbliżały i te torty z marcepanami, z różnymi jakimiś niesamowitymi ozdobami. On tam z tym nosem przy tej szybie patrzył na to, co by tutaj mu mama kupiła. Oprócz tam pobliżył ten słynny pasaż Mikolasza. Na nieszczęście Lwów w czasie wojny nie miał dużych strat. Miasto wojna oszczędziła, ale bomba spadła na pasaż Mikolasza. Jego dzisiaj nie ma, jest tylko brama została. Ale tam były też te takie niezwykłe sklepy z odzieżą. I też były sklepy filatelistyczne, gdzie można było, wtedy była moda na zbieranie znaczków. Jeszcze ja w czasach młodości to znaczki się zbierało, filatelistyka była taką rzeczą, gdzie się uczył człowiek geografii, jakieś
Staczki z Mozambikiem, z jakąś tam Rodezją, to były jakieś białe kruki. I ten świat tego dzieciństwa, tej młodości, tego wysokiego zamku, zresztą tytuł głównej książki wspomnieniowej Lema to jest Wysoki Zamek, jak on opowiada i pięknie pisze o tym, o tej swojej młodości, o tych właśnie frykasach, które w cukierni Zalewskiego kupował, czy też o jego wędrówce na Wysoki Zamek, na wagary. Ten świat, który był mu tak bliski i który bardzo mocno wrasta. Słuchajcie, zawsze ten okres młodości, naszego dzieciństwa, beztroski, on się bardzo mocno wpisuje w biografię człowieka. Ona zaczyna się później, kiedy przechodzi wiek nostalgiczny po 50, to ten narasta to bardzo gwałtownie. I ta potrzeba wspomnień, nawrotu do tego występuje. Wtedy się pamięta o swoich kolegach, o swoich pierwszych miłościach, o pierwszych sympatiach, o tym, o rytmie swego miasta. I Lem to po tej 50 wrócił do tego, zaczął pisać. Myślę, że jak tutaj ta historia, Teatr Lwowski wtedy wiele znaczył. Tam był Leon Schiller, przecież kwestia muzyczna, to było miasto też tej ubóstw łagodnych. Tam była filharmonia, znana filharmonia na ulicy Chorążczyzny, boczna od akademickiej. Tam była piękna sala tej filharmonii, do dzisiaj jest. I słynęła ta sala między innymi z tego, nie tylko, że tam były świetne koncerty, bo tam śpiewał Adam Didur, to był taki lwowski Kiepura. Trzeba powiedzieć, że Jan Kiepura miał wielkiego rywala w polskiej wokalistyce tej właśnie operowej. Adama Didura, który tu po wojnie, jak wiecie, jest mieszkańcem Bytomia. Tutaj on osiadł i tutaj zmarł. Więc ta sala filharmonii weszła do historii też dlatego, że tam wykłady miał profesor Kazimierz Twardowski, twórca polskiej filozofii. Z jego świata wywodzi się później Tatarkiewicz, ci polscy po wojnie filozofowie. On miał tak fantastyczne wykłady, że na uniwersytecie nie było sali, która by pomieściła jego słuchaczy. Po prostu przychodził tłum z wszystkich kierunków i z Politechniki. Trzeba było wynajmować na wykład profesora, kursowy wykład z filozofii, salę filharmonii i tam Twardowski. I na tą, tam Lem to wspomina, że on tam się pojawiał w tej sali, bo to było blisko jego domu. Także ten świat tego Lwowa pogodnego. Lwów miał jedną taką barwę. Jak się mówi o humorze lwowskim, to on jest bardzo dowcipny, cięty, ale nie ociera się o wulgaryzmy, o szukanie tajnego efektu, że się grubym słowem posłużysz, czy takim nachalnym słowem. To był humor, ten lwowski, który ja znam ze świata Jelenego Przybory. To jest kwestia delikatności mówienia o najbardziej intymnych i czasem wstydliwych sprawach w różnych relacjach męsko-damskich. Na domysł, na lekkość tego wszystkiego. To jest ten świat lwowskiego humoru. To nie jest humor, który szuka czasem inteligentny humor, więc tak. To miasto miało ten swój rytm, miało tą lwowską wesołą falę, to do dzisiaj się oni byli tak dowcipni, rzeczywiście, że to się słuchało w całej Polsce. No, ulica wtedy wymierała, kiedy Szczepko i Tońko w tej lwowskiej wesołej fali tam występowali, cała gama tych różnych indywidualności. Tam się pojawiła Włada Majewska, tam się pojawiła Marian Hemar, który później, kiedy się już Warszawa umocniła, stała się stolicą i tam jest centrum polskiego życia kulturalnego, tam się jest świat kabaretu. On opuści ten Lwów, on wyjedzie stamtąd. Bakuszyński wyjedzie stamtąd Parandowski. Lwów będzie pustoszał. Lem w tym świecie jest jako młody człowiek, opuści go dopiero już z przymusu.
Ja bym może chciała porozmawiać z panem profesorem o tym wątku bytomskim, bo my tak naprawdę chcemy zapytać, czy może jest wśród państwa ktoś z państwa, kto kojarzy, ponieważ w książce Tomasza Lema, syna Stanisława Lema, Awantury na tle powszechnego ciążenia, nie wiem, czy ktoś z państwa miał przyjemność czytać tą książkę, jest napisana dla wielu właśnie tajemnica, że Stanisław Lem bywał w Bytomiu. Bywał w Bytomiu, ponieważ w Bytomiu miał teściów. Przez parę lat po wojnie mieszkali teściowie Stanisława Lema. Ja wielu osób pytałam o to i niestety, tutaj też z panem profesorem rozmawialiśmy, ten wątek jest jakby do końca nieznany. On jest w tej książce o tym wspomniany, ale co dalej? Czy może państwo wiecie, znacie, kojarzycie przynajmniej jakiś taki dziś, może też przeczytaliście, może z kimś rozmawialiście właśnie o tym wątku bytomskim Lema? Ja go po raz pierwszy usłyszałem przed 20 minutami, kiedy byłem tutaj czekając na wejście na scenę. Też o nim nie wiedziałem. Absolutnie to trzeba będzie podrążyć i warto go tutaj wyeksponować. Tak, bo ja poznałem, mnie spotkało wielkie wyróżnienie to, że mogłem poznać Lema osobiście i mogłem być w jego niezwykłym domu, w jego niezwykłej pracowni, w tej wielkiej bibliotece, gdzie się wchodziło po drabinie, żeby wziąć te górne książki. Ta historia, to, że dostałem taki niezwykły dar, że napisał fraszkę o mnie. Stanisław Lem jest doktorem honoris causa mego uniwersytetu i napisał wtedy tę fraszkę, w tym cała nadzieja, że ciągle pozostaje rektorem im Stanisław Niecieja. A historia tego mego szansy zbliżenia się do Lema polega na tym, że kiedy się ukazała ta fioletowa książka O cmentarzu Łyczakowskim, ona była wtedy bestsellerem, poszła w nakładzie 6 milionów egzemplarzy i kolejki za nią stały. Ona mi dała nazwisko i w ogóle rozpoznawalność w kraju. Stanisław Lem napisał recenzję tej książki, jedna z najważniejszych recenzji. Książka miała 500 recenzji, była bardzo mocno omawiana. W Odrze, on miał stały felieton i wtedy napisał recenzję tej książki, a później doszło do spotkania. A ja miałem jeszcze jednego fuksa życiowego, jeżeli chodzi o Stanisława Lema. Otóż książka Łyczakowska zaprowadziła mnie do Londynu. I tam ta duża emigracja polityczna była mocno nastawiona lwowiakami, ludźmi, którzy nie mieli gdzie powracać i zostali cała ta grupa skupiona koło Mariana Hemara, koło Włady Majewskiej, Muzy Hemarowskiej, śpiewającej piosenki i tak dalej, czy Stefy Kosowskiej, redaktorki naczelnej Wiadomości Londyńskich. To była też urodzona we Lwowie pani, lady polskiego Londynu, jak się mówiła. Ja miałem szczęście, że ta książka pozwoliła mi, że ja mieszkałem u nich. Klepało się biedę, nie miało się pieniędzy na hotel, bo jak jechało się, no to trzeba było gdzieś u Polaków mieszkać. Ja miałem to wielkie szczęście, że mieszkałem u Włady Majewskiej. Na dzielnicy Chelsea miała swój domek, czy u Stefanii Kosowskiej na Chessington Road, czy u państwa Kaczorowskich. Miałem wielką radość, że mogłem mieszkać w domu prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. I wtedy, mieszkając u Włady Majewskiej, która miała wielki kult Hemara, ona w ogóle była strażnikiem pamięci o Hemarze, do dzisiaj ma wielkie archiwum hemarowskie, ona zgromadziła te kwadrans z Hemarem, te słynne audycje radiowe, Radia Wolna Europa, gdzie Hemar prezentował swoje piosenki, swoje wiersze i tak dalej. I ona wtedy mi dała rzecz niebywałą, mianowicie list Samuela Lema do Mariana Hemara. Samuel Lem to jest ojciec Stanisława Lema. I on pisze w tym liście do, a trzeba powiedzieć, że Marian Hemar to jest, jeszcze raz, Samuel Lem i chyba, nie, uciekło mi teraz imię mamy Lema, Hemara. Nie pomogę? Nie, też nie pomogę, nie wiem, czy Rita. To byli bracia, to było rodzeństwo. Ojciec Lema i matka Hemara to były brat i siostra. I Hemar, kiedy
uciekał z Polski w 1939 roku, bo był na indeksie gestapowskim, bo jak wiecie, jest autorem książki, piosenki Wąsik, ach ten Wąsik. To jest piosenka z kabaretu Qui pro quo, którą wykonywał Sempoliński, która była parodią Hitlera. Znaczy Hitler, ale taki ustylizowany na Czeplina, śpiewa Wąsik, ach ten Wąsik i ośmiesza Führera w tym czasie i on wtedy no, znalazł się na tej liście do szybkiego wyłowienia go i rozstrzelania. I on ucieka, kiedy wybucha wojna polsko-niemiecka, on ucieka z Warszawy ze swoją żoną. Znaczy ona później została żona, a on dojeżdża do Lwowa i chce zabrać matkę. Mówi, mamo, jedziemy na Rumunię. Tu nie ma co robić. Ona mówi, co ja ryzykuję? Co Niemcy, kulturalny naród w sumie jest. Co my ryzykujemy? No nie, został. Ona została. Chemar miał miejsce w samochodzie. Jechał z niebyle kim, z Kazimierzem Wierzyńskim, z wielki polski poeta. Jest wstrząsający wiersz Wierzyńskiego, jak oni jadą do Śniatyna i przekraczają tam granicę polsko-rumuńską. Jak on pisze, co to znaczy opuścić ojczyznę w takim momencie. Przejeżdżają tą granicę i w 1941 roku matka Stanisława Lema trafia do getta, z którego nie wyjdzie. I jest historia, kiedy Samuel Lem opisuje, bo widzi moment aresztowania swojej siostry. Widzi ze strychu. Widzi w momencie, jak podjechała taka gestapowska buda, gdzie się tych więźniów brało, podjechała, jak ją wyprowadzają. I on pisze do Mariana Chemara, do swego siostrzeńca, bo on jest siostrzeńcem. Widziałem, jak mamy wyprowadzali, widziałem, jak ją pchnęli, jak zamknęli. I ja ten list dostałem i go przekazałem Stanisławowi Lemowi, zyskując, no jego, myślę, jakąś sympatię, to, że później mogłem być w jego domu, to, że mam niezwykłe zdjęcia z tego domu, to, że mam jedno ze zdjęć, kiedy wychodzimy razem już z willi Lemów w Krakowie i moja żona aparatem marki Zenit strzeliła zdjęcie. I tak trafiła charakterystyczny uśmiech Lema, że on później powiedział, wie pan, ja będę wykorzystywał to zdjęcie, jak będę gdzieś tam na okładkę książki. To jakiś taki też fuks życiowy. W 10. tomie mojej Atlantydy, która też tutaj jest, przywiozłem od wydawcy Poznań Hurtowych, jest to zdjęcie niezwykłe, kiedy stoimy przed willą Lemów w Krakowie. Moja żona, ja i państwo Lemowie w środku z takim niezwykłym, tak niezwykle serdeczne to zdjęcie. Drugie zdjęcie, które mam, to jest z czasów, kiedy doktor Troyes Causa Stanisław Lem otrzymał na moim uniwersytecie i wtedy jest dużo zdjęć, które żeśmy zrobili. On w todze rektorskiej, cała grupa recenzentów, prezydent miasta Krakowa, który był na tym, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Opolanie i tak dalej. No to było wydarzenie, bo też mam taką satysfakcję, że Uniwersytet Polski dał wcześniej to Troyes Causa Lemowi niż Uniwersytet Jagielloński. O 5 lat. W każdym razie to pana zasługa. To jest historia takiej wielkiej mojego życiowego sukcesu, że dzięki tej książce ja zyskałem zaufanie wybitnych Lwowian, którzy po wojnie osiedli w Polsce. Że dzięki temu, że Jerzy Janicki tutaj prowadził ten film, nazwał mnie adoptowanym dzieckiem Lwowa, no bo ja wtedy miałem 30, oni mieli 70, to się wydawałem dzieckiem. Dzisiaj to się wszystko zmieniło, oni są już gdzieś, a ja jeszcze tutaj. Ale mogłem być, proszę Państwa, wtedy w domach Wojciecha Kilara, mam świetne zdjęcia, Wojciecha Kilara, Adama Hanuszkiewicza, mogłem być u jego domu, on był u mnie.
Kazimierza Górskiego, Andrzeja Chiolskiego, Jerzego Janickiego, Michotka, no prawie wszystkich. To był niezwykły świat. Andrzeja Królewicza, świetnego kompozytora, wszystko lwowiacy byli. Dudusia Matuszkiewicza, czyli kompozytora tylu piosenek, między innymi też muzyki do filmów takich jak Stawka Większa i Życie, czy Janosik, czy co tkniemy, czy Polskie Drogi. Mogłem w tych domach być, mogłem ich poznać. To jest wielki dar przyjaźni, który ja dostałem od losu. Dzięki temu tej nekropolii, temu niezwykłemu miastu, gdzie umiano budować relacje przyjaźni, koleżeństwa, ten wielki dar. Dzisiaj coraz trudniej jest budować przyjaźń, koleżeństwo. Jak mówi się o wyścigu szczurów, ludzie zwalczają się, podziały w rodzinie, odezwiesz się, masz inne poglądy, to cię ktoś zaraz napadnie i sobie zrobisz wroga i sam się zdenerwujesz. To ten świat takiej łagodności, to co nazywam, że miasto mózg łagodnych, on jest taki ważny i trzeba o tym w ogóle mówić. Tak mówimy o tym kompromisie. Tak nam potrzeba w Polsce kompromisu. Normalnego zrozumienia, że masz inne poglądy i możesz je powiedzieć spokojnie, nie zmuszając, że musisz mieć takie same. Nie musisz się głupio dzielić politycznie, nie musisz się opowiadać za jakimś obozem, że możesz mieć zdanie swoje i spokojnie je wyrazić. To ten Lwów uczył i on dlatego po wojnie odegrał taką rolę, że miał kadry wykształcone. Lwów międzywojenny wykształcił kadry, które później służyły polskiej kulturze politycznej, bo żeby budować powojenną Polskę, trzeba było mieć ludzi na poziomie, którzy stali się ministrami, stali się zarządcami przemysłem polskim, uniwersytetami i tak dalej. Ten świat właśnie lwowski, to jest tak mocno obecny. Lwów nie jest już polskim miastem od 70-80 lat, a on jest w polskiej tradycji, się go nie da wyrzucić po prostu. On jest. I kto by pominął w historii Polski, historii miasta Lwowa, to wytnie sobie kawałek mózgu, kawałek pamięci historycznej. Pozbawi się czegoś ważnego, co jest dla nas jako narodu, jako wspólnoty ważne. Coś, co możemy mówić z dumą, że było nie byle jakie. Na kompromisie, czy kompromisem inaczej rozpoczęliśmy i spróbujemy teraz skończyć, oddając może Państwu mikrofon, czy wśród Państwa publiczności jest ktoś, kto by chciał zadać pytanie Panu Profesorowi. Proszę rękę do góry podnieść, ja podejdę z mikrofonem. O, jest Pani, dobrze, już podchodzę. Tak się trochę czuję, proszę Państwa, jak na przesłuchaniu. Światło w oczy, ja nie widzę sami. No niestety, to jest tak. To światło nie jest korzystne dla tak. Pana profesora. Tak, Antoni Winiarski z tej strony. Panie profesorze, 2 lata temu byłem z córką, która jest tutaj i z całą rodziną. Byliśmy we Lwowie, taką rodzinną wycieczkę zrobiłem. I poszliśmy właśnie na ulicę Brajerowską, tam pod dom, gdzie się urodził Lem. Kamienica Odra Pana, żadnej tabliczki, nic, że taki wielki pisarz tam mieszkał, urodził się, żył. Jak to pan profesor wytłumaczył? Więc w tej chwili już jest tabliczka. Po wielkich wojach zrobiono tabliczkę, bo niestety bracia Ukraińcy dalej są bardzo knobni w sprawie tych polskich nazwisk i polskości Lwowa. Nie może im to przez gardło często przejść. Tak jak na Wzgórzach Woleckich nie można napisać polscy uczeni. W ogóle pominęli to wszystko, ten wielki kompromis, jaki zawarli wówczas mer Lwowa Sadowy i prezydent Wrocławia Dudkiewicz. Byłem na otwarciu tego pomnika Wzgórz Woleckich. To nie można było nazwisk tam zamienić. Albo oni mówili, że to francuscy, bo tam jest Longchamp de Berrier. A tutaj jest Hugo Steinhaus, to niemieckie nazwisko. No nie i to teraz trochę się przełamano, bo jest na domu, gdzie się urodził Herbert, jest już tablica, jest na Kilara też, z tym, że tam się pomija ten element polskości. I to, co ostatnio tam nawet powiedziano ostro, pisze się pisarz, tam jest po, oczywiście po angielsku i po
po ukraińsku. Ale tablice na domu, na domie Lema jest i po angielsku, po ukraińsku i po polsku. Tą, którą zrobili teraz z okazji stulecia. Polski pisarz po prostu, tak. No to nie polski, to jest kwestia takie zawłaszczania. Zresztą my mamy też takie prymitywne podejście, nie polski pisarz. Tak, tak samo jak Bruno Schulz, nie polski pisarz. Jest to polski pisarz z krwi i kości, polski język. Ma takie wyrywanie, że tu żydowskie, że tu ten... My tak mocno wrośnięci w kulturę polską, że próba takiego rozdzierania, wyrywania sobie, mówienia, stygmatyzowania jest po prostu nierozsądna, a wręcz powiem głupia po prostu. Cała siła twórczości na przykład Bruno Schulza w polskim języku, w jej urodzie, on nie znał hebrajskie, może znał, ale nie miał tak pisać. To samo jest ze Stanisławem Lemem, który teraz tak się mocno rozdziela to wszystko. To jest polski pisarz. Wielki polski, światowej klasy pisarz. No a tutaj jest ta kwestia, żeby przemilczeć, żeby zamazać, żeby to zrobić. Trzeba przed tym, z tym walczyć, z takim jakimś głupim rozdzielaniem. To niedługo zrobią z Tuwima, że jest pisarz żydowski. No, wielki polski pisarz po prostu, który tak operował językiem polskim, jak nikt nie potrafi operować często. To samo jest u Lema i to jest jego bardzo ważna sprawa. No jest ciężka robota z Ukraińcami. To często trzeba mówić. Teraz jest wojna z Łukaszenką, ale Łukaszenko miał inne podejście do sprawy, bo jak ja jeździłem po Białorusi, to ta sprawa szanowania Polski było tam bardziej otwarci byśmy. Przyjeżdżam do Grodna, w centrum Grodna stoi pomnik Orzeszkowej, Muzeum Orzeszkowej. Odbudowano dwór Kościuszki Niemcewicza, Napoleona Ordyn, znaczek wydano. O Kościuszce piszą bohater trzech narodów, białoruskiego, polskiego i amerykańskiego. Wcale mi to nie przeszkadza, takie zestawienie i tak dalej. W Brześciu na przykład nad Bugiem, w tej słynnej twierdzy, tam jest wielkie muzeum, wchodzę do tego muzeum. I tam jest taki podział. Period carski, rosyjski, ruski period. Period polski, period białoruski. Period polski, cała sala poświęca Piłsudskiemu. Nikomu nie przeszkadza. Oczywiście teraz przy tej wojnie hybrydowej, którą mamy w tym udział, trzeba powiedzieć, to pozamykają te polskie szkoły i tak dalej, bo pójdziemy w bijatykę jakąś irracjonalną i zamiast rozmawiać, szukać kompromisu, to będziemy mury budować, no ale to jest spadnie na głowę tych, którzy tak potrafią myśleć. W każdym razie, jeżeli chodzi o Ukrainę, ona się dystansuje, ja to odczuwam mocno, że polskość im cały czas, tak jak myśmy tutaj z Niemcami poszli na bardzo mądre rozwiązanie. W Opolu nikt nie mówi, że ratusz w Opolu postawili Polacy. Tylko mówi się, kto postawił ten ratusz. To trudno powiedzieć Ukraińcom, że na przykład ten budynek uniwersytetu postawił Polak Hochberger, co prawda. Że muzeum, że dworzec postawił Sadłowski, że rzeźby są Wojtowicza Polaka, że na tym pięknym budynku, tu widzieliście w filmie Teatru Lwowskiego, są rzeźby Piotra Wojtowicza, że tam jest kurtyna Siemieradzkiego. Więcej, jest medalion, jak się wchodzi do westybulu Teatru Lwowskiego, gdzie było polskie Gorgolewski. Teraz jest ten medalion, tylko pisze Gorgolewski po bukwą ukraińską, więc to zmieniono nawet, więc to jest ta kwestia, którego dalej taki jakiś, ale może to przejdzie, może to jest jeszcze ta choroba tego takiego neofity, który nagle dostał niepodległość, bo widzimy, że przechodzi to Litwinom, przechodzi, zaczyna im przechodzić, jakiś tam się pojawił dialog kompromisowy, bo niedawno był bardzo ostro z Litwinami, tu wszystko, nazwiska zmieniać na litewskie, polskie i tak dalej, ale cały czas to mówię, sztuka kompromisu. To jest Europa. Musisz być zdolny do kompromisu. Masz swoje zdanie, ale cofnij się trochę. Ten się niech też cofnie. Znajdź jakieś jungtim. Znajdź stronę. To jest podstawa rzeczy. Bo inaczej się udusimy, skonfliktujemy i okaleczymy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Już, ja do Pani podejdę z mikrofonem, bo ta sala jest dosyć... To jak tak będę w tym, żeby nie być tak mi trochę w oczy bije, proszę bardzo, ale...
Czy ja dobrze zrozumiałam, że Lem mieszkał w Krakowie, a jeśli tak, to na jakiej ulicy jest ta willa? Halo, nie usłyszałem. Pani zadała pytanie, czy jeżeli dobrze zrozumiała, Lem mieszkał w Krakowie, jeżeli tak, przy jakiej ulicy była ta willa? Wie pani, że ja nie pamiętam tego. Wtedy mieszkał pod Krakowem, bo to jeszcze chyba tam, gdzie oni ten dom mieli, tak. Wiem, że to tak na wzgórzu było, widać było tam chyba kopiec Kościuszki. Nie przywiązałem. Mi się wydaje, panie profesorze, że oni przyjechali, znaczy przyjechali, bo to wiadomo, że była ta historia, gdzie już wspólnie z żoną kupowali, czy mieszkali już w tej willi, to ona wtedy jeszcze nie była chyba częścią Krakowa, bo to się mówiło pod Krakowem i możliwe. Teraz to jest część Krakowa. Ale też nie pamiętam. Nie, to się tak stało, że ja nie wiem, bo to wtedy byłem rektorem, to mnie wozili po prostu. Ja jakbym jechał swoim samochodem, to bym to pamiętam. Podjeżdżałem tam, załatwiałem tu ten i po prostu nie potrafię powiedzieć. Pamiętam, widzę tą wnętrze, najbardziej mi utkwiło w pamięci ten niezwykły, bo tam on miał taki łamany, duży dom. I takie miejsce, że tak wysoki był sufit jak tutaj na tej scenie, że te książki szły tak do góry niesamowicie i później to, co Lem zrobił, taki piękny gest do mojego uniwersytetu, podarował po tym doktorze honoris causa po jednym egzemplarzu książki w tych 50 językach, jakiś najbardziej wyszukany, jakiś tam fińskim, węgierskim. Mamy w bibliotece naszego uniwersytetu, w bibliotece głównej, zbiór książek, i te jakimś takim wężykiem arabskim, no różne to, jakieś chińskie, japońskie, takie kwiatuszki, po prostu nawet nie wiadomo, jaki tytuł jest tej książki, bo jak to po japońsku, to nie wiem, czy Solaris, czy coś innego. W każdym razie mamy specjalny dział w naszej bibliotece, książki Lema po jednym egzemplarzu z każdego języka. Ja pani też polecam tą książkę syna, właśnie pana Tomasza Lema, bo on bardzo ciekawie, to jest jakby po pierwsze, ale też dużo opisuje o swoich rodzicach, o domu, w którym się wychował, jaki był Lem prywatnie, więc jeżeli państwo jesteście zainteresowani tym wątkiem, taki bardziej prywatnym Lema, to polecam tą książkę. Ja bardzo cenię, jak film, który Wajda zrobił według Lema, Przekładaniec. To jest niesamowita, to jest ta wyobraźnia Lema, który, znacie państwo, to jest o przeszczepach. To się zaczynała sprawa przeszczepów, dzisiaj to idzie. Tak. On tam pokazuje historię kierowcy rajdowego, który ciągle ma wypadek, taki ryzykant i po każdym tam traci nogę, głowę, ucho, rękę, nogę i ma przeszczep. I później jest sytuacja taka, że już ma wszystko przeszczepione i powstaje problem. Czy pan istnieje? Tam gra tego właśnie Kobiela, znakomity. I drugi film, który cenię, poza tymi filmami, znaczy z tą tematyką fantazji naukowej, no to jest Szpital Przemienienia. To wstrząsający film, wstrząsający, tam Przonia gra, tam czołowy aktor, to jest historia. Telewizja Kultura go grała nie tak dawno. Ja go dawno nie widziałem, ja go mam na taśmie swojej, to jest historia. Bieńczycki, tam wielka rola, naprawdę. Czyli Lem był też realistą, nie tylko był w tym świecie jej niezwykłej wyobraźni, tej filozofii, tej fantastyki, ale Wysoki Zamek dowodzi, jak był sprawny w realiach. Ja on opisuje, przecież jak się weźmie Wysoki Zamek, to widzisz ten Lwów, bo on pokazuje te uliczki, te zjawisko i tak dalej. Tutaj na przykład w 10 tomie pisze o Złoczewie, Złoczów, gdzie była wydawnictwo Cukierkandla. To był niezwykły wydawca polski, który wydawał książki masowo i też takie bryki wydawał. No jest historia, jak młodzież uczyła, nie miał siły przeczytać całej Orzeszkowej, czy tam Rejmonta, no to skrót. Prawda? I tu jest historia, jak Lem wspomina tę swoją historię, jak próbowano omijać, próbowano oszukać polonistę i tak dalej. Niezwykła historia tego Cukierkandla i tej przygody, jak Lem opisuje swoje gimnazjum. Gimnazjum wtedy się kończyło maturą. Generalnie tam były świetne gimnazje, 11 gimnazjów i każde miało renomę. Tu Szajnochy, tu Sienkiewicza. Poszczególne gimnazja rywalizowały z sobą, miały swoje stroje, swoje czapki.
to, co dzisiaj ja przeżywam, bo takie szmaciarstwo się do szkół wdarło, że każdy inaczej ubrany, że jednak te jakieś elitarne szkoły miały po prostu te swoje mundurki. Nie ma chyba szans do powrotu tutaj. Ja to widziałem w Chinach, no ale Chiny to na razie jest we wzorce. Widziałem to na Tajwanie. Widziałem też w Anglii, widziałem jak ci do Eton i czasem widziałem w metrze, że wraca młodzież z tego właśnie elitarnej szkoły tam średniej. Przed wojną oni, te mundurki były, one charakteryzowały, każda ta szkoła miała jakiś tam swój symbol, nazwijmy to, na jakąś taką tak odznakę jakkolwiek. Czy jakieś hasełko i tak dalej. Czy są jeszcze pytania? Szanowni Państwo, to bardzo dziękujemy. Panie profesorze, przede wszystkim jak zawsze za fantastyczne opowieści. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy również Państwu tutaj u nas w Bytomskim Centrum Kultury, tej publiczności, która ogląda nas w internecie. Kochani, no to życzymy dobrego wieczoru. Spotkanie z panem profesorem jest jeszcze po. Pan profesor będzie podpisywał książki. Tutaj zaraz, jak państwo wyjdziecie z naszej sali, to tu, tam będzie można spotkać pana profesora. Bardzo dziękuję. 4 będę znów w Bytomiu, 4 pani redaktor Danuty Skalskiej. Będę z tym ostatnim tomem mojej książki, która stała się tak aktualna nagle, bo to jest twierdze kresowe, historia obrony granic Polski, to są ważne granice Polski, znów przez potężne twierdze Kamieńcu Podolskim, w Chocimiu, Okopach Świętej Trójcy, Trębowli i Jazłowcu. I niezwykłe postacie, które się z tym wiążą, z tymi twierdzami, ludzie, którzy tam byli, szczególnie Kamieniec Podolski, to nie tylko pan Włodyjowski, ale dziesiątki wybitnych Polaków, których niestety w traktacie ryskim, o którym tu mówiłem, który był w roku, kiedy się Lem urodził, zostawiliśmy po stronie sowieckiej 10 tysięcy Polaków i Stalin ich wyciął, zlikwidował. Straszny. Ja przywołuję te postacie Kamieńca Podolskiego, tych świątyń, które tam były, to też się odrodziły w Ukrainie niepodległej, ale zadziwiająca historia tych twierdz, które są dzisiaj zamkami odwiedzanymi, są na szlakach turystycznych. I ta książka będzie promowana 4 u pani redaktor Skalskiej, bo stała się aktualna. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy jeszcze raz.